Puławski Ośrodek Kultury Dom Chemika pomimo trudnych pandemicznych warunków nie poddaje się i próbuje realizować swoje zadania w nowych realiach, korzystając z technologii online. W piątkowy wieczór odbyła się prezentacja prac zgłoszonych do udziału w Biennale Fotografii Puławskiej. Jury w składzie Danuta Kuciak, Max Skrzeczkowski i Daniel Mróz wybrało 28 z 50 nadesłanych zdjęć. Wyróżnione prace zostały zaprezentowane wraz z sylwetkami ich autorów. Drugim internetowym wydarzeniem kulturalnym było słuchowisko poetycko-muzyczne zatytułowane Dla tych, którzy odeszli, wyemitowane w niedzielę o godzinie 16. Recytatorzy z Teatru Spód Kwadrat i Teatru Lalek Muchomor wykonali wiersze Tadeusza Różewicza, Wisławy Szymborskiej, Haliny Poświatowskiej oraz Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Ponadto Monika Malczak, wokalistka związana z Domem Chemika, wykonała utwór Nie żałuję. Nagrania zarówno z Biennale, jak i słuchowiska są dostępne na kanale YouTube Domu Chemika.